Cześć, witajcie, ja jestem Shayson, witam sobie odcineczek na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym tuningu samochodu na tym kanale. Dzisiaj tuningujemy sobie benefaktora SM722, który kosztuje bagatela 2 115 000 GTA dolarsów. Jest on tego najnowszego naszego DLC, The Criminal Enterprises. Tomek, krótki opis, tam nudzisz się, wszystko dobry, masz tam jakąś... marzenia i tak dalej. Nie czytamy tego, nie interesuje nas to. Przejdźmy do realizacji naszych marzeń, oczywiście z naszych znudzonych marzeń. Do agencji sobie go wyślimy, oczywiście. Ciekawsze. No dobrze, to porozmawiamy sobie później o tych szczegółach. Co to za auto, jakie ma parametry i tak dalej. Lecimy. Dostajcie tu uwagi, bo to stare misje. Na starej postaci, drugiej postaci. O i proszę, stoi nasz benefaktor, który jest tak naprawdę Mercedesem, Benzem, SNR. Stealing Moss. Bardzo fajny motyl. Motyw, chciałem powiedzieć. Jakiś delikatny tuning. Słyszymy, że jest V12, co najmniej pod maską. Daję maksymalny pancerz, się zwykle nic zmienia. Hamulce rajdowe, zderzaki przednie. No, te ładnie wyglądają, nie ukrywam, nie wiem jak wam się podoba. Jak macie jakieś fajne tuningi tych pojazdów, to na naszym Discordzie można zdjęcia oczywiście podsyłać. Ja bym sobie go zostawił białego, bo Mercedesy bardzo ładnie wyglądają w białych kolorach. Wydech. Wow, co to jest? O, ty, tak wygląda lepiej z tym wydechami na boku, nie? Bo serii to są jakieś kratki pewnie wentylacyjne, chociaż... A my sobie prostokątny wydech w sumie tak teraz rozkminiam. Sportowa maska, okej. Nie, to auto. Ogólnie to jest klasa sportowa, bo kogoś nie interesowało, nie? O, przepraszam, butelka z wodą. Jakoś strasznie to przepraszam. Mój pies się zawsze boi. O, takie ładne malowanie. A czemu by nie w takim kolorze, co? Czemu by nie przełamać? To jest końcówka lasa sportowa, do ścigania się. Tam sobie metalik, lodowa biel. Niech będzie, mi się podoba w sumie, że to chociaż to ma kolor metalików, a nie jakieś inne. Karbowan, z karbonu, karbowane, chipsy z lejsy. Wow, nie no, pokczam, takie białe stawki, nie no, piękne. Mi się podoba wam, dajcie znać w komentarzach oczywiście. Ale się tylko tak dzisiaj jakoś dziwnie na filmik prowadzić, no jakoś tak dobry humor mam ogólnie. Biała? Może być biała chyba, nie? Bo tak czarna to, chociaż czarna też nie wygląda źle. Głupie jest to, że musimy raz kupować, nie możemy bez Stinga przy Stingu przystrobić sobie i potem kupić go, nie? No i co? Ciężki wybór. Nie wiem, daliby się czarny, czy biały. Mi się ten biały bardziej podoba chyba wizualnie. A, torowe jakieś, kurde, koła. Nie będą alumy. Musiały być jakieś takie ładniejsze, bo myślę, że Michelin, a nie jakieś, kurde, takie inne. Okej, tak to wygląda. Co o tym sądzicie, widzowie? Jakąś ładną perspektywę by trzeba było złapać, co nie? Był Alt-F1, dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Nie, wiecie czego nie zrobiłem? Kursora nie schowałem. Dobra, idziemy się ten karnąć. Napęd na tył, jak widzimy, RWD. Tak, znowu napęd klasyczny. Auto jest dwuosobowe, widzimy, jak wszystko wygląda. Będziemy miał V12 pod maską. Możemy sprawdzić, czy nie, wait. Pojazd. Pod maską jest V8, z tego co widzę. A, gdzie mój V12?
Fajne jest to, że maski nie lubimy, jak pojedziemy z otwartymi wszystkimi elementami, widzieliście? Dobra, zamknijmy ją, za chwilę urwę. A to pewnie nie są tanie rzeczy. Ale leci też zmarszczenie, ten... Sytuacja losowa, czy to gdzie ująć. Jak to wygląda? Widzimy, mamy wtryskiwacze do gazu, tam w tym miejscu, gdzie gaz, orłka z gazem, tu jest ten wtrysk gazu bezpośredni. Akumulator, no fajne. Dolot taki potężny, nie? Zaznaczka. A tak te auta mają sportowe. Tylko się interesowało maksymalna prędkość, jaką tu powinno się rozpędzić w grze. To jest 123 mile, co nam daje jakieś 200 km na godzinę mniej więcej. W przeliczeniu. Jak już powiem, jest to Mercedes SLS po prostu, który już w sumie chyba się nawet nie produkuje, z tego co się orientuję. Ale mogę się oczywiście ciągle mylić, bo też nie jestem na bieżąco z tymi wszystkimi samochodami. Jak ktoś ma jakieś pojęcie większe, to komentarze są wasze oczywiście. Można też padać, ale szkoda. Tego pewnie nie możemy mieć, bo co, bo dachu nie mam? No nie wierzę. Sprzedajemy go za 1 269 000, jakbyśmy chcieli sprzedać w tym momencie. Ale tu nie zwykłego mechanika, trzeba go w zwykłym garażu. Jest to klasa sportowa. 5-stopniowa skrzynia biegów. 1500 kg waży samochód. Tył osobowy na pewno tył. Silnik V8, dźwięk jakby V12 miał co najmniej, no ale z takiej datasheetu to chyba tyle. Jak wygląda gadżetów? Wiadomo, jak tył napęd, nie? Sportowa klasa. Jakoś super się drogi nie trzyma. Były pojazdy w DLC, które lepiej jeździły. Ale trzeba napęd na 4 koła, nie? Jak wiecie, napęd na 4 koła zawsze będzie najlepszym napędem, jeżeli chodzi o takie pokonywanie zakrętów przy wadzeniu z poślizgów, no ale to nic nie ma w tym nic dziwnego, nie? Także chyba tylko i tylko, albo aż i tyle na tym odcinku. Także dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach na kanale, był z wami Shayson. Dajcie znać, czy kupujecie, czy waszym zdaniem warto kupić ten pojazd. Ja uciekam, także do następnego, bye-o!